Wolne głosy, zagranica, wydanie specjalne, Michał Trześniewski, witam Państwa. 15 sierpnia talibowie zdobyli Kabul i tym samym przejęli władzę w Afganistanie. Od tamtego czasu instalują swój system, zaprowadzają swój system. Państwo talibów to emirat. Jaki będzie ten islamski emirat Afganistanu? O tym będziemy mówić w programie. I witam naszego gościa, a jest nim pan doktor Mariusz Marszewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Trwa wielka akcja ewakuacyjna obywateli i współpracowników państw NATO z Afganistanu. Do tej pory 88 tysięcy osób ewakuowano z lotniska w Kabulu. Oczywiście znaczną część z tych osób ewakuowali Amerykanie, ponad 80 tysięcy osób. Natomiast ta akcja już dobiega końca, bowiem talibowie dali czas Amerykanom i państwom NATO do 31 sierpnia. Po tym czasie ma nie być żadnych obcych wojsk w Afganistanie. Co się dzieje w tej chwili w Kabulu? Mianowicie dosłownie kilka godzin temu, 2-3 godziny temu doszło do zamachu samobójczego przy lotnisku w Kabulu, w którym, jak twierdzą talibowie, zginęło 13 osób. Nie znamy szczegółów. Natomiast kto mógł dokonać takiego zamachu? No, najbardziej zainteresowany w tego typu zamachach jest organizacja, która jest tępiona przez talibów. Były nawet regionalne być może sytuacje, w których talibowie i wojska zachodnie porozumiewały się w kwestii zwalczania tej organizacji, czyli Państwo Islamskie w Chorasanie. To jest lokalna franczyza, lokalna odmiana Państwa Islamskiego, działająca w Azji Centralnej. Ona się pojawiła w Azji Centralnej w trakcie konfliktu pomiędzy talibami a koalicją zachodnią po 2014-2015 roku. Jest to organizacja zagraniczna. Bojownicy wywodzą się z Pakistanu, z krajów arabskich, z Iranu, z Bliskiego Wschodu w ogóle, słabiej zakorzeniona w Afganistanie i odpowiedzialna za większość najbardziej brutalnych zamachów, często przypisywanych talibom. Przeciwko szyitom, przeciwko siłom zachodnim, przeciwko obiektom cywilnym, takie jak szpitale, szkoły. Atak na tłum zgromadzony przy lotnisku w Kabulu wpisuje się w logikę funkcjonowania tej organizacji, bo ona ma bardzo antyzachodni charakter i atak na ludzi, którzy chcą się udać do Europy, jest zgodny z jej modus operandi. A to jest tak, że ta organizacja, to Państwo Islamskie w Azji Centralnej, ona jest jeszcze bardziej radykalna od talibów, czy po prostu ma inne cele? Ona jest bardziej radykalna niż talibowie, ma inne cele polityczne. To jest lokalna odmiana organizacji Państwo Islamskie znanej z Bliskiego Wschodu, z pogranicza syryjsko-arabskiego. Ludzie stamtąd przyszli z funduszami do Azji Centralnej, do Azji Południowej. Zorganizowali miejscowe, mniej znane grupy islamistyczne, częściowo z mniej znanych talibów czy komendantów polowych, którzy nie byli zrzeszeni w ruchu talibów, a walczyli z siłami zachodnimi. I oni odpowiadają za najbardziej krwawe zamachy, za zamachy także przeciwko szyitom. No i budują po prostu kalifat. Niepotrzebna im jest jakaś forma państwa narodowego o charakterze islamistycznym, taką jaką budują talibowie, bo którzy jednak ograniczali się zawsze do terytorium Afganistanu. Natomiast państwo islamskie ma charakter międzynarodowy, no i ponad granicami państw istniejących. Ich państwo islamskie w Chorasanie ma za zadanie odbudowanie historycznej krainy Chorasan, w której w skład jakby w obrębie ewentualnie takiego państwa wszystkich muzułmanów kalifatu zorganizowanego przez państwo islamskie, w skład tego Chorasanów wchodził Afganistan, część dzisiejszego Pakistanu, część dzisiejszego Iranu, pięć republik Azji Centralnej. To jest historyczny Chorasan. I oni są wrogami talibów, których traktują jako agentów sił zachodnich, jako siły nie dość muzułmańskie, nie dość radykalne. Też to, że talibowie w ostatnich latach porozumiewali się z szyitami, z Zachodem, próbowali rozmawiać z Amerykanami,
To jest traktowane przez państwo islamskie w Chorasanie jako herezja, jako zbrodnia, jako działanie niemuzułmańskie. No i walki pomiędzy państwem islamskim w Chorasanie a talibami miały bardzo krwawy charakter. Talibowie również po zdobyciu więzień w całym Afganistanie wypuścili prawie wszystkich więźniów. To prawie odnosi się do właśnie bojowników państwa islamskiego, których prześladowali. Między innymi dokonali egzekucji od razu po zajęciu więzień przywódcy państwa islamskiego w Chorasanie, który był pasztunem z Pakistanu i który został młodym, 20-paroletnim przedstawicielem jednego z pasztuńskich plemion i został przez nich fizycznie zlikwidowany, został, no, zabity został. To ciekawe, co pan doktor mówi, bo wydawać by się mogło, że nie ma nic bardziej radykalnego od talibów, a tu talibowie są oskarżani nawet o bycie prozachodnimi. No, będziemy kontynuować, oczywiście monitorować tę sprawę, te walki, jakie być może rozgorzeją w Afganistanie. Natomiast talibowie przejęli władzę w tym kraju 15 sierpnia, także półtora tygodnia temu. I od tego 15 sierpnia powoli zaprowadzają swoje porządki. Jaki to będzie system polityczny? Bo wiemy, że nie będzie prezydenta, że nie będzie premiera, że nie będzie parlamentu. To będzie emirat, coś wyjątkowego na skalę świata pod względem tego, że nigdzie indziej czegoś takiego nie ma. Jaki będzie ten system władzy Talibanu? Na ile to jest system władzy, który jest wyjątkowy, to też jest kwestia dyskusji. No, istnieją emiraty w naszych czasach. No, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, mamy Emirat Kataru. W swoich rozwiązaniach ustrojowych talibowie w jakiejś mierze, już w czasie pierwszego islamskiego emiratu Afganistanu, który istniał w latach 90., który przez nikogo nie był uznany i nigdy nie opanował całego Afganistanu, tak jak obecnie. On miał pod kontrolą jakieś 70% terytorium Afganistanu bez tych północnych prowincji, których obecnie wszystkie talibowie podporządkowali sobie z wyjątkiem Panjshiru. To poprzedni emirat był wzorowany w jakiejś mierze na tych emiratach arabskich i był w jakiejś mierze wzorowany na Królestwie Arabii Saudyjskiej i w jakiejś mierze był wzorowany na tym, co znamy z historii Afganistanu, na monarchii też, na wcześniejszych, monarchowie nosili też tytuł emirów pierwotnie. Także to nie jest tak, że to jest zupełna egzotyka dla Afganistanu. To jest egzotyka oczywiście po tej formie ustrojowej, która teraz była po Islamskiej Republice Afganistanu. Natomiast podobnie jak Islamska Republika Afganistanu, emirat też wyrasta z tradycji islamu politycznego. Islamska Republika Afganistanu też była organizowana przez siły polityczne związane z islamem jako ideologią polityczną, o czym się na ogół zapomina, tylko to były siły bardziej prozachodnie, ale też no i odnoszące się bardziej do idei znanej z naszej telewizji, czyli do idei republikańskiej. Natomiast talibowie chcą wskrzesić jakąś formę islamskiej monarchii z tym emirem na czele. I no, będzie to ustrój, w którym nie będzie parlamentu, nie będzie premiera. Prezydent to będzie najprawdopodobniej emir. Nie wiadomo, na ile na tych stanowiskach w ogóle będzie wybieralność. No, Mullah Omar, który był pierwszym emirem Islamskiego Emiratu Afganistanu, nie powtarzały się wybory. On został emirem raz i był do śmierci. Natomiast obecnie trudno jest powiedzieć, kto będzie tym emirem. No, na pewno bardzo wysokie stanowisko w tym państwie będzie pełnić Mullah Barodar, Abdul Ghani Barodar, który był z Mullah Omarem, jednym z współzałożycieli ruchu talibów w latach 90. jako takiego ruchu, bo ta myśl ustrojowa leży u podstaw ruchu talibów, to jest myśl ustrojowa szkoły islamskiej, szkoły takiej jakby seminarium islamskiego w Deobandzie na terenie dzisiejszych Indii, które wyrosło w XIX wieku z ruchu antykolonialnego przeciwko Brytyjczykom. Ten ośrodek teologii muzułmańskiej pojawił się po stłumieniu powstania Sipajów przeciwko Brytyjczykom w połowie XIX wieku w Indiach, które w dużej mierze było powstaniem zorganizowanym i kierowanym przez muzułmanów indyjskich. Oni potem podlegali strasznej eksterminacji w brytyjskich Indiach. Całe pokolenie muzułmańskiego duchowieństwa, jeżeli możemy się tak wyrazić, czyli tych kleryków muzułmańskich, mułów, imamów, zostało w dużej mierze eksterminowane przez Brytyjczyków. Ci, którzy przetrwali, uznali, że z Brytyjczykami trzeba negocjować, z Brytyjczykami trzeba się dogadywać i trzeba prowadzić coś w rodzaju organicznej pracy u podstaw religijnej. I oni założyli ten ośrodek teologiczny w niedużym mieście Deobandzie.
Talibowie jako tacy są uczniami uczniów tych, którzy założyli Deoband, tylko wywodzącymi się z Afganistanu. I ten pomysł na budowę państwa antykolonialnego, przeciwko Zachodowi, państwa rządzącego przez mułów, przez imamów, takiego rodzaju klerokracji, to jest pomysł deobandyjski. Natomiast udało się go wcielić talibom, udało się uczniom Deobandu wcielić go w życie z całego tego obszaru Azji Południowej czy Azji Centralnej, tylko na terenie Afganistanu i tylko dzięki temu, że była wojna domowa. Wojna domowa, która zaczęła się w momencie, kiedy do władzy doszli komuniści i potem była kontynuowana, kiedy władza komunistów została poważnie nadszarpnięta przez powstania, między innymi powstanie w Heracie, opisywane w książce jednego z naszych polityków, Radka Sikorskiego, Podróż do Heratu w czasie wojny. Tam bohaterem tej książki w jakiejś mierze jest Ismail Khan, który teraz przegrał w walce z talibami, w walce o Herat. I te powstania nadszarpnęły panowanie komunistów nad krajem i komuniści. I wtedy do kraju wkroczyła Armia Czerwona, Armia Radziecka, która wsparła komunistów i ta wojna domowa przybrała charakter walki z interwentami zachodnimi. Natomiast ci, którzy organizowali te ruchy sprzeciwu wobec komunistów i wobec armii radzieckiej, mudżahedini, oni byli związani z różnymi ugrupowaniami politycznymi, między innymi tymi, które stały postaw Islamskiej Republiki Afganistanu, również odwołujący się do islamu. Natomiast talibowie byli odpryskiem jednego z ugrupowań mudżahedinów, który również wykształcił się wcześniej, przed panowaniem komunistów, jako sprzeciw w ogóle wobec Zachodu, wobec liberalizacji, wobec kształcenia kobiet, wobec... No właśnie, i teraz talibowie doszli do władzy i zaprowadzają swoje porządki. Jakie będzie to prawo dnia codziennego? Bo talibowie rządzili w latach 96-2001 Afganistanem i wtedy takim głównym prawem był szariat, czyli prawo islamskie. I wtedy także były drakońskie przepisy. To znaczy za kradzieże, na przykład amputowano kończyny, za cudzołóstwo kamieniowano, kobiety nie mogły chodzić do szkoły, nie mogły się uczyć, nie mogły pracować, nie mogły w ogóle wychodzić z domu bez mężczyzny. Jak to będzie teraz? Teraz talibowie także zapowiedzieli, że tym prawem, głównym tym prawem materialnym, prawem dla dnia codziennego będzie szariat. Ja to tak rozumiem jako laik, że sędzia po prostu bierze Koran i na bazie tego, co jest w Koranie napisane, interpretuje jakieś wydarzenia, potem orzeka takie kary, jakie orzekano w XVII wieku. Jakie będzie to prawo dnia codziennego w Afganistanie za talibów? No, szariat jest bardzo szerokim pojęciem. Szariat, to o czym pan redaktor tu bardzo ciekawie opowiadał, to są kary hudud. Kary za najcięższe przestępstwa, między innymi kary amputacyjne, między innymi jest też kara chłosty. To nie jest takie proste, że za cudzołóstwo dochodzi do kamienowania. To zależy od przypadku. To zależy, podobnie z karami amputacyjnymi. Natomiast za kradzieże. Natomiast szariat jest niezmiernie skomplikowanym systemem prawa religijnego, podobnym w jakiejś mierze do tego, co znamy z chrześcijaństwa czy z katolicyzmu jako prawo kanoniczne. I to nie jest tak, że po prostu otwiera się Koran i w odniesieniu do tego się wydaje wyroki, tylko że tych źródeł prawa w systemie szariackim jest szereg. Są różne szkoły prawa muzułmańskiego, różnie są stosowane i interpretowane pod różnymi szerokościami geograficznymi. Mamy cztery przynajmniej szkoły prawa islamskiego, sunnickiego, jedną szyicką, dżafarycką. I to, co z szariatem zrobili talibowie w Afganistanie, może tak powiedzieć, to jest jedna z najbardziej skrajnych interpretacji prawa religijnego. Trzeba powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii czy w Kanadzie na przykład szariat jest używany przez wspólnoty muzułmańskie, ale oczywiście poza karami hudud, jako element rozwiązywania sporów małżeńskich, dziedziczenia i tak dalej. To jest normalnie w systemie prawa anglosaskiego. To Brytyjczycy zaimplementowali pierwszy raz w swoich koloniach. I teraz to, co będzie pod panowaniem talibów, to będzie najprawdopodobniej to będą te najbardziej skrajne interpretacje muzułmańskiego prawa religijnego, czyli szariatu, w wydaniu plemion pasztuńskich i ich prawa plemiennego, zwyczajowego, czyli adatu, to co dotychczas robili talibowie, to są, jeżeli mamy jeden case prawa, to można go interpretować w tym prawie muzułmańskim, prawie religijnym, które jest bardziej podobne do prawa złożonego z case'ów, z przypadków, do prawa anglosaskiego niż do prawa, które my znamy. Można go interpretować na szereg sposobów. Talibowie skorzystali najbardziej skrajne sposoby interpretacji, najbardziej surowe kary, również dlatego prawdopodobnie, żeby zaprowadzić porządek w społeczeństwie wycieńczonym wojną domową, wojnami,
którym trzeba było wprowadzić ostre kary wobec korupcjonierów, wobec handlarzy ludźmi. To był element, dla którym talibowie zawsze zaskarbiali sobie najbardziej poparcie społeczne. Oni bardzo drakońskie kary wprowadzali wobec handlarzy ludzi, porywaczy ludzi, osób zajmujących się prostytucją dziecięcą, zarówno w przypadku chłopców, jak i dziewczynek, które są plagą Afganistanu, również obecnie, za czasów rządów Islamskiej Republiki Afganistanu słabiej, ale też były. I talibowie stosowali najbardziej drakońskie kary i tu trzeba powiedzieć uczciwie, one się cieszyły pewnym poparciem społecznym z uwagi na bezsilność społeczeństwa wobec tego. I to jest element, którym talibowie starają się zaskarbić społeczeństwo, to jest stosowanie tych kar również wobec własnych członków. Panie doktorze, przepraszam, bardzo jest to ciekawe, co pan mówi. Mam nadzieję, że jeszcze umówimy się na rozmowę i będziemy kontynuować ten wątek. Natomiast czas antenowy dobiegł końca. Bardzo dziękuję, pan doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Ja państwu przypominam, że dosłownie kilka godzin temu doszło do wybuchu przy lotnisku w Kabulu. Najprawdopodobniej zginęło kilkanaście osób. Nie są znane póki co szczegóły. Natomiast wiemy, że wśród ofiar nie ma Polaków. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na Wolne Głosy Zagranica jutro. Do zobaczenia.